Witajcie. Dzisiaj dotarła do nas paczuszka ze Słowenii. Nie mylić ze Słowacją. Jest to menu C. Całodobowa racja słoweńskiej armady. A zobaczymy, co tu mamy. Miał być delikatny, ale nesmuk ostatnio za mocno podostrzony. Jeszcze się przyda. Co tutaj mamy? Zrobimy najpierw tak. Oczywiście modne już jest travel lunch food w większości racji żywnościowych, tych takich, jakby powiedzieć, krajów europejskich. A co my tu mamy? Pasta. To będzie makaronik. Podamy tu. Tu mamy czekolada, czyli to będzie deserek. I tu mamy sadni milsi z mlekiem, czyli to będzie musli. No, fruit musli z mlekiem. Sprawdzamy dalej, co tutaj mamy. Siardynki. Dalej, coś co znamy z naszych racji plus czeskich. Zito. Nawet mają bardzo podobny do czeskiego język, tak czytając to, co tutaj mają. Czyli pieczywo chrupkie typu waza. Pomarańczka, energia, witaminy. O, to będzie jakiś taki napój wspomagający. Drugi chlebek. Tu jest dziwny zestawik, który będzie trzeba zobaczyć, co to jest, bo jest jakoś tak dziwnie na ciorno zapakowany. Dalej, tunak, tylko teraz tak, bez glutena. Jakby to był w oleju słonecznikowym lub jakimś innym, to w tym momencie można byłoby z tego zrobić świeczkę, ale to zobaczymy jeszcze. Dalej, co my tu mamy? Instant chai, identyczny jak w czeskiej racji bojowej. Czekoladka 35 gram. O, i uciekło. Jest jakiś... Gdzie to jest? Fruit. To będzie baton owocowy. O kurde. Macie ten, proteinki. Takie dla tych, dla pakierów w sam raz. Proteinki macie zrobione. Dalej, kolejny baton. Tu mamy napój z witaminami pomarańczowy. Dwie sztuki. To zaraz zobaczymy, to będzie główny posiłek, tak mi się wydaje. Też kolejny napój pomarańczowy. Zestaw sztućców. I co my tu mamy jeszcze? Drzemer. Mamy drzemer. Truskawkowy. Więc tak wygląda na chwilę obecną nasz zestawik. Tu mamy oczywiście główny posiłek z podgrzewaczem. Za chwilę do Was wrócimy. No, to teraz tak. Najpierw zobaczymy, co jest w tym zestawiku. Dobra. Czyli mamy... klasyczny worek na śmieci, że można sobie później posprzątać po sobie. Całkiem fajna sprawa. Lub możecie sobie zrobić lekki dół, jak jesteście w sytuacji zagrożenia życia. Wyłożyć ten worek, obłożyć kamieniami i czekać, aż się deszczówka nam nagromadzi. I będziecie mieli wodę. Spiczki sztormowe. Znaczy się zapałki. Dobra, to są zapałki sztormowe. O, otwierak do konserw. Kto był w Monie w starych latach, miał do czynienia z tego typu otwierakiem do konserw. Fajna sprawa, bo nie waży nic i można schować w kieszeni. Dalej, co my tu mamy? Zobaczmy, co my tu mamy. Coffee.
No oczywiście w naszych czasach to bez chusteczek antykowidowych nie pójdzie. Co to jest? Mliecny dodatek kawi, czyli jak poniżej zabielacz do kawy. Mówię, język mają tak podobny do Czech, że to jest z jednej strony fajne, z drugiej strony aż dziwne. Instant kawa. No i sugar free gumki do życia. Więc tu jest taki malutki zestaw. I tak, sprawdziliśmy naszą puszeczkę, nie będziemy jej otwierali. Pokażemy Wam link, w którym robimy ze słonecznikowego tuńczyka świeczki. Co jest dobre, jak zrobicie z tego sobie świeczkę, to później macie ciepłego tuńczyka. Więc są plusy i minusy. Jak ktoś lubi, jest fajnie. Jak ktoś nie lubi, to się musi nauczyć, bo w sytuacji skrajnej, jak zabraknie, będzie jadł wszystko, co mu dadzą. Teraz to mnie bardzo zastanawia i śmiem sądzić, że to jest też tak jak w czeskich fabrykach, jeśli ktoś pracował, często w sezonie zimowym się daje pakiet różnych witaminek. Z darma, żeby było. Już słyszę w środku, że to są tabletki. Pakiet witaminkowych, cukrowych, pudrowych cukierków. Ile ja się tego nażarłem w Czechach? No to dostawaliśmy tonami, zarówno jak z Czechami na jednostce współpracowaliśmy, jak i później na fabryce, to fajna sprawa. Nie dostaniesz, Ania, nie ma takiej opcji, to jest zbyt dobre. Więc fajnie, bo powiem tak, macie tu w tej racji żywnościowej na chwilę obecną kilka takich fajnych elementów, które wręcz dbają o to, żeby żołnierz szybko nie padł. Patrząc na to, rozmawiałem ostatnio z Grzegorzem, takim miłym kierowcą BlaBlaCaru, z którym ostatnio coś współpracujemy. Pytał się, na ile taka racja żywnościowa może starczyć. Ja mu mówię, że średnio na 3 do 7 dni. Dlaczego? Bo możemy sobie zjeść jeden posiłek. Drugi zostawić na następny dzień, próbować coś pozyskać. Rybkę sobie zagryźć na wieczór, jakieś inne rzeczy. Ale nie będziemy już o tym, przejdziemy do czego? Do tego, na co czeka Ania. Czyli baton. Dzisiaj zaczynamy troszeczkę w inny sposób, ze względu na to, że jedzonko nam się robi. Wygląda jak takie brownie, ale już gdzieś takiego batona widziałem. Proszę. Dziękuję. Na pewno ma specyficzny smak. To coś mi przypomina. Nie przypada mi do gustu. Może przez to, że to... Tak, ale to jest kurwa kwaśne jak ciul. Nie jest taki kwaśny, nie przesadzaj. No. Zabiję mnie. Zobaczmy czekoladkę. Czy wolisz ostre, ja lubię kwaśne. Ja lubię słodkie chili. Jop, proszę. Dziękuję. No, czekolada jak czekolada. Najlepsza była w estońskiej racji żywnościowej czy słowackiej? W słowackiej, bo w słowackiej była tak, szwedzka, szwajcarska, przepraszam, czekolada. Dobra, wracamy do Was przy posiłkach głównych. Podgrzewacz bezpłomienny, taki fajny. Cyk. Oczywiście dajcie pozor, że trzeba uważać. To danie jemy na zimno, a tamto to są grzybki z makaronem. Już uciekło. Ciekawy zapach to ma, ale już wiem, że to mi nie podejdzie. Jakaś ale sałatka? Coś takiego. Chyba octy, tak mi się wydaje. No tak jak na rację czesko podobne, tak tam niestety bywa. Dobra, przesuń mi troszeczkę kamerę.
Daj na chwilkę pauzę. No, na początek sobie pozwolę skosztować to. No to jest już przypisane do Ani. Omijamy skrupulatnie marchewkę. Co? Twoja mina jest w kiepskim stanie. Wiecie co? Powiem tak, nie jestem zwolennikiem zieleniny, ale to mnie zabija. Zaraz Ania to skosztuje. Zrobimy podmiankę. Ty próbuj makaron. I skosztuję makaron. Grzybki. Dam tobie trochę, bo tych grzybów nie lubisz. Ale to mi z grzybami najbardziej smakuje. Dobre to z grzybami. To jest takie jałowe, takie bez smaku, bez niczego, takie dziwne. No. Przypraw dużo by się przydało. Właśnie, przypraw brakowało w tej racji. Ale jak ogólnie oceniasz tą rację? Wydaje się fajna. Jest ciekawa, naprawdę jest ciekawą racją. Jeszcze zostały nam dwa posiłki. Ale ich niestety dzisiaj nie będziemy robili. Bardziej na takie, słodko. Tak, takie. To są takie łakotkowe. Jakby na śniadanie, coś takiego. Więc to zawsze możecie sobie zostawić na później, bo nigdy nie wiecie, kiedy się wam to przyda. Czyli co? Słoweńska racja żywnościowa podchodzi czy nie podchodzi? Może być. To jest słabe, ale ten makaron jest dobry. Tutaj no naprawdę trzeba popracować nad smakiem. Dobra. Ale... To by było w sumie na tyle. Życzymy wam zdrówka i trzymajcie się serdecznie.